30 marca miała miejsce premiera samochodu, który przynajmniej na papierze ma duże szanse zdefiniować na nowo elektromobilność. Tego dnia Kia przedstawiła swój najnowszy model EV6. Być może powinienem wymawiać IV6, ale jesteśmy w Polsce, także pozostanę przy polskiej wymowie. EV6 to nie tylko model, który jako pierwszy posiadał będzie nowe logo marki, ale ma udanie połączyć kilka teoretycznie wykluczających się parametrów. Spójrzcie bowiem na to. Zasięg ponad 510 km na jednym ładowaniu. Ultraszybkie ładowanie prądem o napięciu 800 V. Od 10 do 80% pojemności akumulatora w 18 minut. Zasięg 100 km w mniej niż 4,5 minuty. Przyspieszenie do 100 km na godzinę w 3,5 sekundy oraz maksymalna prędkość 260 km na godzinę. Na weryfikację, czy podane parametry będą pokrywać się z rzeczywistością, przyjdzie jeszcze czas, póki co rzućmy okiem na pozostałe parametry. Rozstaw osi EV6 wynosi 290 cm, co robi tym większe wrażenie, gdy uświadomimy sobie, że jest to ponad 8 cm więcej niż w Kia Sorento. Bagażnik pomieści natomiast minimum 520 litrów. EV6 dostępne będzie w kilku bezemisyjnych konfiguracjach, różniących się mocą oraz pojemnością baterii. Podstawowy akumulator posiada pojemność 58 kWh oraz moc 170 koni mechanicznych i maksymalny moment obrotowy 350 Nm. W innych wariantach znajdziemy napęd na 4 koła, większą baterię, aż po flagowe GT z dwoma mocnymi silnikami generującymi 585 koni mechanicznych i 740 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Jak przekłada się to na osiągi? 3,5 sekundy do setki, 260 km na godzinę, a przy tym zasięg na poziomie 405 km. Brzmi świetnie. Krótki czas ładowania zapewnić ma architektura na poziomie 800 V zamiast standardowych 400, co w teorii przełożyć się ma na uzupełnienie baterii do poziomu 80% w niecałe 20 minut. Jako ciekawostkę warto przytoczyć słowa producenta, który obiecuje możliwość zasilania zewnętrznych urządzeń, np. 55-calowego telewizora nawet przez 24 godziny. Mało? Za pomocą EV6 naładujemy np. inne auto elektryczne. Na koniec standardowo, ile to kosztuje? Niestety na ten moment polskie ceny nie zostały jeszcze ujawnione, pozostaje mieć jednak nadzieję, że Kia nie poszaleje za bardzo z rozpiętością cennika. Jeśli się mocno pośpieszycie, szanse na odbiór jednego z pierwszych egzemplarzy nadarzą się już pod koniec bieżącego roku.